Kolejne śledztwo przeprowadzone przez dziennikarzy Football Leaks wywołało wielkie zamieszanie w piłkarskim świecie. Wyszły na jaw m.in. plany włodarzy Bayernu Monachium. Zapraszam na kolejny odcinek. To ciekawe, że taka rewolucyjna inicjatywa wychodzi od człowieka, który mówi o tradycji, który powtarza, że nie będzie brał udziału w nowoczesnym wyścigu zbrojeń klubów i nie będzie wydawał olbrzymich pieniędzy na piłkarzy. Przestrzega, że futbol zmierza w złym kierunku i dopóki on rządzi Bayernem Monachium, to będzie wierny swoim zasadom. A tutaj się okazuje, że to Karl-Heinz Rummenigge we własnej osobie jako pierwszy wyskoczył z pomysłem utworzenia elitarnej europejskiej Superligi, w której miałoby mierzyć się ze sobą 16 najbogatszych, bo niekoniecznie najlepszych, drużyn starego kontynentu, mając w czterech literach inne ligi i rozgrywki. Rummenigge sprawdzał już nawet prawne okoliczności wystąpienia Bayernu z Bundesligi, a piłkarzy z reprezentacji narodowych, tylko po to, by rozgrywać mecze jedynie związane z Superligą. Co by to oznaczało w praktyce? Wypadnięcie najlepszych piłkarzy z rozgrywek krajowych i oczywiście reprezentacyjnych. I przede wszystkim koniec najważniejszych rozgrywek międzyklubowych na świecie, czyli Ligi Mistrzów. Superliga miałaby bowiem być odcięta zarówno od UEFA, jak i FIFA. Kluby rządziłyby sobie tam same i one też z pewnością zarobiłyby jeszcze więcej na prawach do transmisji telewizyjnych i umowach sponsorskich. Kto oprócz Bayernu? Rummenigge do zabawy zaprosił śmietankę towarzyską. Na skład ligi składałoby się 11 klubów założycieli, którzy nie mogliby spaść z niej przez przynajmniej 20 lat. Są to Bayern Monachium, Real Madryt, Barcelona, Manchester United, Juventus, Chelsea, Arsenal, PSG, Manchester City, Liverpool oraz AC Milan. W pierwszych 5 latach istnienia nowych rozgrywek do ligi zaproszono by również Inter Mediolan, Atletico Madryt, Romę, Borussia Dortmund oraz Marsylię. Kluby mają w listopadzie 2018 roku złożyć petycję o utworzenie Superligi, a rozgrywki rozpoczęłyby się w 2021 roku. Moje zdanie? To oczywiście zabójstwo jakichkolwiek emocji w futbolu. Ile razy można oglądać te same mecze? O co by grały drużyny, które nie mogą spaść tak czy siak? Gdzie miejsce na rywalizację i niespodzianki, kiedy jakieś Alaves czy Getafe odbiera punkty Barcelonie i Realowi? Poza tym wielkie mecze np. Bayernu z Juventusem już nie byłyby wydarzeniem, a codziennością. Wielki futbol spowszednieje. Ale wiadomo, będzie paru gości, którzy nabiją sobie kabzę milionami euro. Dla nich sport się nie liczy. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał. Dawajcie też łapki w górę, jeśli odcinek Wam się podobał. A w komentarzach napiszcie mi, co sądzicie o pomyśle utworzenia Superligi. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!